No dobra, ogólnie nie jesteśmy na zabijanie, ale stwierdzimy, że chcemy spróbować tego renifera i nie stać też nas na to, żeby iść do restauracji, więc kupiliśmy steka reniferowego w sklepie. Oto stek z renifera, w 100% z renifera, z dodatkiem tylko jakiegoś tam, podejrzewam, ulepszacza. Otwieramy właśnie. Uwaga, teraz otwieram reniferowego steka. Taką dobrą kiełbasą pachnie. Kurde, ale to będzie dobre. Dobra, próbujemy. Dobra. Próbuj. Ciekawe. Nie. Dobre, słone, suche, takie mięsiste. Nie ma tu tłuszczu zbyt wiele. Satysfakcjonujące. Satysfakcjonujące, no. Kolejną ciekawostką jest pieczywo tutejsze. Dowiedzieliśmy się, że to jest bardzo dobre, bardzo smaczne i zdrowe. Pieczywo razowe. Takie bułeczki tutaj wszędzie można kupić. One są już przekrojone, żeby było łatwiej zrobić kanapkę. Także do... Coś, Kasia, chcesz dodać? Finowie, tak jak my Polacy, kochamy nasz chleb, uważamy, że jest najlepszy, to samo Finowie myślą właśnie o tym chlebie. Tak. Oni go kochają, uwielbiają. Estończycy również, jest bardzo podobny do estońskiego. I uważają, że jest najlepszy na świecie. Mimo, że nie jest. Jest dobry, ale nasz jest lepszy. Oczywiście, że tak. Jesteśmy na kręgu polarnym po raz drugi. Jest tu absolutna cisza. Teraz ja gadam, ale teraz będę już cicho. Słuchajcie, odkąd przekroczyliśmy koło podbiegunowe, jest zimno, jest po prostu chłodno. Dni są chłodne. Nawet zaczął padać deszcz teraz, tak mrzawi. No i wiecie co, musimy sobie włączyć ogrzewanie. Ale zanim to zrobię, to wam opowiem, jak my się dogrzewamy i jaki sposobem robimy tak, żeby było ciepło w zimne dni. Otóż mamy zamontowane Webasto. To jest chiński odpowiednik Webasto. Kosztował 170 funtów. Kupiliśmy go na eBayu w Anglii z wysyłką do Polski. Jak się później okazało, wysyłka była z Chin. Więc szła ta paczka chyba 3 tygodnie, bo miesiąc. Ale się opłacało. Zamontowaliśmy to sami, czy mój brat mi to zamontował. Tam wszystkie te rzeczy są potrzebne, które potrzebne są do instalacji, one są w pudełku. Jedyne co pamiętam, dokupił wąż do paliwa, bo tamten był bardzo kiepskiej jakości. Więc za to trzeba zwracać uwagę. A jak to działa? No to jest podłączone bezpośrednio do naszego baku, gdzie jest ropa, olej napędowy. No i tam też jest to, tutaj. Tu jest ten cały silniczek i całe urządzenie, które no, ogrzewa nasze pomieszczenie. Tutaj jest rura, która wprowadza to ogrzewanie tutaj. Ciepłe powietrze. Ciepłe powietrze. No i później mamy tutaj regulowany strumień, gdzie to powietrze powinno zostać nakierowane i wysłane. Jak korzystamy z Webasto? Otóż z Webasto korzystamy tylko wtedy, kiedy potrzebujemy. Czyli najczęściej jest to zaraz po tym, jak się przebudzimy rano i czasami wieczorem przed zaśnięciem. W ciągu dnia nas najczęściej nie ma w samochodzie, a jeżeli jesteśmy, no to czujemy potrzebę, żeby się dogrzać, no to sobie włączamy. Żeby nagrzać całe pomieszczenie potrzeba mniej więcej 5-10 minut, nie więcej. Od momentu włączenia przycisku, tamten start się uruchamia, to trochę trwa. Później wychodzi dopiero ciepłe powietrze, tak gdzieś po 3-4 minutach. No i to ciepłe powietrze cudownie ogrzewa nas, nasze ciała i nasze wnętrze tego samochodu. No i po kolejnych 5 minutach wyłączamy, to jest tyle.
No i cała filozofia związana z uruchomieniem tego polega tylko i wyłącznie na nastawieniu temperatury. Tutaj mamy kontrolujemy sobie tutaj, jaką temperaturę chcemy. No i później, jak jesteśmy zadowoleni z takiej, no to wciskamy przycisk on i włącza się nam Webasto. A propos instalacji, to jeżeli będziecie mieć wątpliwości, jak to zainstalować, jakieś pytania, to jest taki gość, który przerobił Żuka i w Polsce i on zainstalował w swoim Żuku takie Webasto chińskie. I on zrobił całą recenzję, opis, zdjęcia, jak to podłączyć, pytania, odpowiedzi, wszystko tam jest. Nazywa się to Grzmiący Rydwan bodajże. Link do tego artykułu wam dam w opisie tego filmu. Też jeżeli ktoś będzie z was miał wątpliwości albo pytania, jak instalować Webasto, wszystkie te techniczne sprawy, to tam jest dokładnie opisane co i jak. Z mojej strony, osoby laika, która obserwowała cały proces, muszę jednak dodać, że jeśli nigdy nie robiliście czegoś takiego, jeśli nigdy nie instalowaliście Webasto, koniecznie poproście kogoś o pomoc, kogoś, kto się na tym zna, kto już to kiedyś robił, ponieważ no, jest to sprzęt, jest to cała instalacja dosyć trudna. Musicie tam zrobić dziurkę w baku, poprowadzić te wszystkie węże i tak dalej. A niestety instrukcja, która była dołączona do naszego chińskiego Webastu, była jakby żywcem przetłumaczona z chińskiego przez Google Translator i te słowa były nawet po angielsku niezrozumiałe. Ta cała składnia zdania była niezrozumiała, więc ta instrukcja no niestety nie była zbyt pomocna. Dlatego poproście kogoś o pomoc w instalacji. Jak możliwe, że już zauważyliście, a mama Łukasza zauważyła, wczoraj nam właśnie zwróciła na to uwagę, kiedy rozmawialiśmy z nią przez telefon. Nie pokazujemy zbyt wiele domów. Pokazujemy głównie lasy i pola i jeziora, bo tych domów nie ma tu za wiele. Albo są miasta, które nie są specjalnie interesujące, jeśli chodzi o architekturę i zabudowania, albo co jakiś czas po prostu pojawia się taki wysyp domków pojedynczych, takie skupisko można powiedzieć, w sensie są rozsiane i to jest taka jakby wioska. I tyle. I tak naprawdę im właśnie dalej jechaliśmy na północ, gdzie wciąż jeszcze jesteśmy, tych domków jest tutaj mniej i są one bardzo sporadycznie. Głównie jest tu przyroda, lasy i jeziora. Ten dom, długo, długo nic, potem dom, długo, długo, długo nic, dom. Domki są bardzo malutkie w porównaniu do naszych polskich realiów, domów. To są takie, no, domeczki malutkie ci ludzie mają, bardzo niewielkie, ale ładne, bardzo zadbane. Zaczyna padać, zaczyna coraz bardziej padać, więc wchodzę do środka. Zobaczę, co Kaśka robi. Domyślam się, co ona robi. Co Kaśka robisz? Mam aparatu. Tu jest aparat. A jak tam pranie? Robi. Oczywiście ledwo co weszliśmy do środka. Przywitaliśmy się z mamą Matiego i pokazała nam saunę, pokazała nam dom. Pożegnaliśmy się z nią i ledwo co wyszła, włączyliśmy pralkę i od razu bierzemy, bo Życie, van life. Trzeba nadrobić braki w odzieży. Zrobię wam teraz taki mały, szybki tour po tym pokoju. Strasznie mi się podoba to krzesło ze schowki. O, deska. Dużo białego. Kasi się podoba ten fotelik. O, tu też jest taki piec. Fotel, bordy. Nie wiem, takie szafeczki są bardzo modne w Anglii i bardzo drogie. No i najważniejsza jest podłoga. Podłoga drewniana to jest... Mikołaj, poznaliśmy wczoraj tego Mikołaja, przedwczoraj. W podłodze jest dziura, prawdopodobnie do piwnicy, jakiś schowek tam mają. Tam jeszcze są jakieś kolejne piętro, chyba wejście na piętro. Zamarzalka, jak moja mama ma taką zamarzalkę. Leżanka, tu można leżeć po saunie. Piec do ogrzewania. No, to nasza kochana sauna. Jeszcze wam pokażę od zewnątrz tą saunę. Ona wygląda o tak. To jest akurat sauna wbudowana. Często gęsto ludzie mają takie osobne domki w takich szopach. Takie szopy specjalnie zrobione na saunę. W ogóle ciekawa sytuacja jest to, że oni tutaj mają trzy domy. Babcia mieszka w jednym domu, mama w drugim. Ten jest po cioci. To jest jego dom. I jeszcze jest taka szopka, nie? Taki domek szopka. Takie coś. I w każdym domu, łącznie z tą szopą, każdy ma swoją saunę.
Jesteśmy w Finlandii, w finlandzkim domu. Nasz przyjaciel, mój przyjaciel z byłej pracy jest Finem i mieszka na samym końcu Finlandii, przy kole podbiegunowym na południu, północy, na północy Finlandii, zaraz przy granicy ze Szwecją. No i zaoferował mi się, że użyczy nam swój domek, ponieważ on mieszka na stałe na Malcie, więc ten dom stoi pusty. Jest to stary dom, który dostał po swoich ciociach, które tutaj mieszkały. Cały domek jest zbudowany z drewna, jest bardzo ciepły, jest normalnie tak ciepło tutaj, nie ma ogrzewania włączonego, a w środku jest bardzo gorąco, mimo że na zewnątrz jest chłodno. Mają oczywiście swoją własną saunę, bo wszyscy Finowie mają swoje sauny. Także no, życie totalnie na wsi, takie swojskie życie na wsi, cisza, spokój. I wypoczułam powiedzieć, że naprawdę nam się to podoba. Dzisiaj rano sobie zrobiliśmy taką kawkę z Kasią tutaj w kuchni, w jadalni. Przepięknie, cudownie. Gdyby tylko nie ta lodówka tak brzęczała, to byłoby całkowita, by była cisza. Pokażę wam saunę teraz. Sama sauna nie różni się niczym innym od tych, które widzieliśmy do tej pory w hotelach w różnych miejscach na świecie, nawet w Polsce, czy na siłowniach. No jedyna różnica jest ta, że ten piec, który tutaj jest, on jest opalany drewnem. I to jest, uważam, fantastyczne. I to nie to, że to jest ekonomiczne, bo to jest tanie, a dwa, to jest zdecydowanie zdrowsze i przyjemniejsze. Ja jeszcze chcę dodać, a propos tego, co Łukasz mówił, że ona jest opalana drewnem, że często, gęsto Finowie mają taki tutaj specjalny zakątek przy tym piecu, na którym smażą kiełbaski albo jakieś środku jedzenie. Można sobie smażyć. To może dzisiaj spróbujemy kiełbaski, bo mam jeszcze jedną. I nie jest aż tak gorąco, żeby nie można było ze sobą rozmawiać. I to jest bardzo oczyszczające. No myśmy mieli wczoraj taką małżeńską rozmowę na tematy wszystkie, które do tej pory czasem nie było możliwości. Takie oczyszczające to było. Strasznie, to jest cudowne. I to jest właśnie też idea Finów, że oni, czy Finowie tak robią, oni życie mają swoje, każdy sobie po swojemu żyje, a później wieczorem idą do sauny i to jest czas po prostu błogosławiony. Rodziny wchodzą, całe rodziny wchodzą do sauny i sobie rozmawiają, no bo cóż można innego robić w saunie, jak nie rozmawiać. Tak, Finowie właśnie są tacy, oni się sami z tego śmieją, że oni trzymają się na co dzień w sytuacjach takich socjalno-społecznych, oni trzymają bardzo duży dystans, nie są otwarci, nie ma żadnego, nawet widziałam taki rysunek, kiedy właśnie była taka kolejka i tam były odstępy kilkumetrowe i to było właśnie oczekiwanie Finów na przystanku autobusowym na autobus, że oni trzymają bardzo duże dystanse między sobą, ale to wszystko kończy się, kiedy przychodzi właśnie wejście do sauny, bo do sauny wszyscy wchodzą nago i to jest dla nich absolutnie naturalne. Dla nich ludzkie ciało, nagie ciało nie jest niczym dziwnym, żenującym. Nawet nie jest to zabarwione w żaden sposób seksualnie. To jest po prostu ciało i tam oni się otwierają, tam te granice zanikają i tam jest właśnie czas na wspólne po prostu bycie, zabawę, rozmowę czy relaks. Tak, tak. No i od małego wchodzą do sauny. I to jest przedziwne dla nas, nie? Że rodziny całe wchodzą, ale ciekawostką jest taką, że jeżeli na przykład opowiadałem, taką dziewczyna opowiada, że jeżeli jest chłopak, przyprowadza swoją dziewczynę, narzeczoną, koleżankę, no i rodzina już ją zaakceptowała, powiedzmy, u nas to jest taki niedzielny obiad z mamusią, z przyszłą teściową, a tutaj to jest wspólna kąpiel, jeżeli... Sauna. Jeżeli dziewczyna, czy chłopak został zaproszony do sauny razem ze swoimi teściami przyszłymi, to jest oznaka akceptacji. Oczywiście ta sauna się odbywa nago, więc to jest, no, dla nich to jest normalne, ale dla nas jakbyśmy, wiesz, no dla nas to jest dziwna sprawa. Dla nas to nie jest normalne. No. Nawet to jest uznawane jako chrzest. Taki, powiedzmy, chrzest ichniejszy, jeżeli dziecko się rodzi małe, no i dziecko się rodzi i później cała rodzina się zbiera, przyjeżdżają wujki, ciotki, wszyscy wchodzą do sauny i wnoszą to dziecko tam do tej sauny, no i oni, tak jakby każdy dotyka swoim ciałem to dziecko. Nie wiem dokładnie jak, czy przytulają go, czy go klepią, czy go dotykają ręką, no każdy go dotyka swoim ciałem i w ten sposób oddaje mu coś od siebie, jakąś tam energię, no nie do końca zrozumiem, co ta pani opowiadała, ale właśnie... Pierwsze wejście dziecka po około tak mniej więcej roku życia do sauny to jest wielkie wydarzenie. Wielkie święto, wielkie wydarzenie i bardzo ważna rzecz właśnie dla całej rodziny. Jedno jest pewne, w naszym przyszłym domu albo w następnej edycji Outlawana będzie sauna. Na 100%. Sauna to jest obowiązkowe, to kibla może nie być, ale sauna musi być, bo z kiblem można to załatwić inaczej. Ale sauna to jest obowiązkowa rzecz, którą będziemy mieć w naszym przyszłym domu. Kibel też. Kibel też, wiadomo. Ten z dwana wyciągniemy.
Dobra, tyle na saunę. My się rozbieramy i grzejemy w tym piecu i skakujemy do sauny. Papa Domku, było przyjemnie. Kończy się nasza przygoda w Finlandii. Tam jest domek Matiego, tam gdzie spędziliśmy ostatnie kilka dni. A tu po lewej stronie wjeżdżamy na most. Kilka metrów. Jedziemy na most i będziemy w Szwecji. Sveriga! Szanowni Państwo!